Odliczamy godziny do męskich półfinałów US Open 2019. Czas na dawkę tenisa na kanale YouTube'owym Eurosportu. Zastanawiamy się z Lechem, kto wyjdzie zwycięsko z tych potyczek. Bo tak się złożyło, że w tych ćwierćfinałach. Mieliśmy takie pary dwudziestolatków kontra trzydziestolatkowie, więc mieliśmy takie zestawienie dwóch tenisowych generacji. No i taki jest tego finał, że tylko Rafa nadal będzie reprezentował grupę 30 w półfinałach. Lechu, zaczniemy od tego młodszego zestawienia, biorąc pod uwagę ich, ich wiek. Danił Miedwiediew i Grigor Dimitrow. Na pewno zestawienie zaskakujące, na pewno ogromna szansa przed jednym, jak i drugim. Trochę przypomina mi się tutaj sytuacja z tego wczorajszego półfinału e, pań Andresku Zęczyć, bo ktoś zagra w pierwszym e, finale. Kto to będzie? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo Berrettini kończył swój mecz na ostatnich nogach. Sprawia wrażenie Włoch, że Gdyby to potrwało jeszcze 10-15 minut, no mogłoby się po prostu skończyć jakimś walkowerem, ale Mofis też był bardzo, bardzo zmęczony. Wiadomo, że on ma chore kolana, odczuwa ból, nie przyznaje się do tego oficjalnie, ale było widać, że cierpi. Mecz piękny, pięciosetowy, Walka, mecz bronione, podwójne błędy. No, była dramaturgia taka, że Alfred Hitchcock by się nie powstydził. I te kątowe forehandy Berrettiniego. Ale ich było za mało. Chyba, tak, to masz... też chyba zaskoczyło wiele osób, które pierwszy raz go widziały. W tu, ma, tu masz rację, z tym, że yy, w kontekście tych pięciu setów, yy, tych prawie krótkich crossów, bo on bardzo mocno gra mm -hmm. te kątowe swoje zawijańce forehandowe, było ich za mało. To była... Liczba poniżej 10, a tego powinno być na dziesiątki, bo Mofis gra świetnie na wprost w takim 5-6-metrowym korytarzu i nie od dziś wiadomo, że Mofis lubi grać pod plandeką. Raz nawet taka sytuacja miała miejsce, że zniszczył stanowisko sędziego liniowego, które jest co najmniej 5 metrów od linii końcowej. Doszło do tego, że Francuz się tam przewrócił, potknąło małą taką bandę reklamową. Natomiast wątek Berytyniego jest ważny, dlatego że on przede wszystkim zmaga się z potężną. Taką presją psychiczną, bo ktoś, kto gra w tym towarzystwie, to był jedyny ćwierćfinalista z tej ósemki, który po raz pierwszy do tego grona zawitał. Nadal, dla przykładu, grał w ćwierćfinale po raz czterdziesty. I nadal jest jedynym człowiekiem, który wszystkie ćwierćfinały w tym roku w szlemach zgarnął. Nie ma drugiego tenisisty, który, który by był tak Równe. I w, jeżeli porównamy nadala z Berrettinim, to nadal jak skała, który idzie sobie spokojnie przez turniej, miał kilka słabszych momentów, ale to były momenty parominutowe. Natomiast y, Berrettini, jego emocjonalny wkład w ten turniej jest przepotężny, bo, bo no, nic tak nie, nie deprymuje jak y, otwierające się drzwi do półfinału, które się gdzieś w połowie meczu zamykają. Y, on dał sobie z tym radę, oczywiście sobie poradził, przebrnął przez Montfisa. tylko pytanie, ile sił mentalnych, fizycznych, to wiadomo, to jest dosyć młody chłopak, świetne warunki fizyczne, jest, zmęczenie jest, ale adrenalina jest tak duża w tym półfinale, widać metę, widać koniec turnieju, że to zmęczenie jakby dla mnie nie, nie do końca tak mocno istotne, natomiast psychiczne wyczerpanie Beretyniego, to może być coś, z czym sobie młody Włoch nie poradzi, bo przecież pamiętajmy jedną rzecz, z drugiej strony stanie Rafael Nadal i żeby ograć Nadala do trzech wygranych setów, to trzeba mieć piekielnie mocną głowę. Trzeba w to wierzyć, że to się zrobi, żeby to nie było tak, że zostanie zdominowany na początku Włoch i mecz się skończy po pół godzinie. Obym był złym prorokiem, żeby tak nie było, bo ja chciałbym zobaczyć fajny, długi, zacięty półfinał. A zadam Ci Lechu takie przewrotne pytanie, bo oczywiście nie mamy wpływu na układ drabinki, natomiast czy z perspektywy kibica... Berettini jest lepszym przeciwnikiem dla Nadala? Czy byłby jednak lepszym rywalem w kontekście oczywiście wyrównanej jakiejś walki Gael Monfis? Lepszy jest Berettini. Tutaj jestem co do tego przekonany. Monfis chyba już swój kredyt zaufania no, zostawił gdzieś, gdzieś daleko z tyłu i zaciągnął po prostu. Zbyt, zbyt duży ten kredyt i, i go nie spłacił, prawda? I zabiły go odsetki w tej braku wczoraj, bo <noise> pięć podwójnych w tak ważnej fazie to jest, to jest po prostu no, no niedopuszczalne. Kryminał. Tak, to jest kryminał tenisowy i to jest tylko jeszcze jeden dowód na to, że to już był szlaban końcowy. Za tym szlabanem były wakacje, były, były jakieś fajne wydarzenia, natomiast nie było tam półfinału a Beretini jest zawodnikiem, ja patrzę teraz stricte mm, poprzez pryzmat tenisowy argumentów tenisowych Włocha. Piekielnie szybki serwis, piekielnie szybki forehand. chyba nikt nie gra tak szybko z Nadgarska dzisiaj jak robi to Beretini, więc jeżeli ten chłopak się nie spali, jeżeli Santo Padre, no w tłumaczeniu bezpośrednim święty ojciec, więc to może mieć znaczenie dla, dla tych ich dyskusji przedmeczowych. Jeżeli on go natchnie, jeżeli on go nakłoni do bardzo agresywnej gry, takiej uniwersalnej, że ten, że ten Beretyni się nie przestraszy, to on ma naprawdę argumenty i ma atuty po swojej stronie, takie, żeby stworzyć widowisko które będziemy pamiętali bardzo, bardzo długo z Nadalmi. Ja nie twierdzę, że on wygra, czy przegra, bo to jest trochę wróżenie z fusów. Natomiast argumenty ma, jeszcze raz powtórzę, na to, żebyśmy mieli wielki show. Ten Santo Padre, o którym mówisz, to taki troszeczkę pols polsko-włoski akcent w tym tenisowym e, towarzystwie, prawda? Ale chyba żadnego kontaktu jeszcze z naszym krajem nie będzie przed, przed półfinałem. Chociaż pewnie gdyby Beret nie wygrał turniej... To w tytułach gazet pojawi się również nazwisko Zbigniewa Bońka, prezesa Związku Piłkarskiego. No tak, jeszcze jest, możemy jako ciekawostkę dorzucić jeden, jeden wątek. Nasz przyjaciel redakcyjny, komentator, senator był Andrzej Persson. Dzwonił wczoraj do mnie, żeby wcisnąć jedną wiadomość, bo wiadomo, że to jest fanatyk golfa. A okazało się, że syn trenera Beretiniego, a więc syn ojca Santo Padre, jest świetnym golfistą, jest jakimś mistrzem Włoch, czy, czy mistrzem czegokolwiek. Będziemy to yy, na, weryfikować. weryfikować i na antenie nie? wszystkich tych, którzy będą oglądali mecz Nadala e, z Beretinim, zapraszamy serdecznie, bo będzie ta informacja podana, a to jest wątek ciekawy, bo Andrzej Persson nigdy nie ma nieciekawych wiadomości. Lechu, postaram się nakierować tę rozmowę jednak na to pierwotne pytanie, czyli na pytanie o pierwszy... Półfinał, półfinał Dimitrowa z Miedwiediewem. Ja wiem, że tobie wystarczy jedno moje pytanie i już sam wszystko pociągniesz, ale uszanuj to, że też tu jestem i, i wróćmy do, do tego pierwszego tematu. Ten półfinał dwóch młodszych zawodników. Miedwiediew, kulawy na początku turnieju, słaniający się na nogach. Dimitrow przeplatany z tymi polskimi wątkami, z Kamilem Majchrzakiem. Później wielkie zwycięstwo nad Federerem. Moim zdaniem, znaczy inaczej, moim faworytem w tym meczu jest Rosjanin. On sprawił na mnie lepsze wrażenie tenisowe na przestrzeni tego pierwszego tygodnia z haczykiem. Nie wspominam już o tym, co przed US Open, bo to jest jakby temat na zupełnie osobną historię. Pojawia się wielka szansa przed Dimitrowem. Też nie wiem, czy nie jedna z ostatnich, na pewno najpoważniejsza, Bułgar wytrzyma. No zanim zacznę wątek tenisowy, to jest to muszę powiedzieć, że trochę mnie zadziwiasz, bo odkąd zmieniłeś stan cywilny, zrobiłeś się trochę złośliwy. No, ale to dobrze, to dobrze, bo to ci się przyda na przyszłość. Musisz w do swojej małżonki, nie może być taki spolegliwy. A jeżeli chodzi o Dymitrowa, to jestem naprawdę pełen podziwu dla człowieka, który się odrodził jak Feniks z popiołów. Nikt na niego nie stawia. To jakbyśmy zrobili... Ankietę i przeszli się po ulicy, niekoniecznie marszałkowskiej. Jakby to była piąta aleja w Nowym Jorku, to tak, ta ankieta miałaby sens i stawiając na Dymitrowa pytanie, co zrobi w turnieju, mielibyśmy zerowy mhm. odzew, bo tak prawdopodobnie nikt by nawet nie przypominał sobie, że taki zawodnik jest. A tu się okazało, że Dymitrow, po głowie też m.in. Kamila Machrzaka, wspiął się do półfinału. Gra tam fenomenalnie. Roger Federer, no co prawda pokonany w okolicznościach, wszyscy wiemy, pojawił się ból pleców, ale zanim ten ból pleców dawał się, dał mu się ostro we znaki, to gra była wyrównana. I to nie było tak, że Federer dominował Dmitrywa. To, to było 50 na 50. Oni grali jak równy z równym. Potem oczywiście no, organizm odmówił posłuszeństwa i piąty set to już tylko było dogrywanie, ale trzeba było do tego piątego seta doprowadzić. Jak pewny jest w tej chwili Dymitrow, skoro przebrnął takie przeszkody, dostał się z takiego tenisowego niebytu, doszedł do półfinału i ma człowieka, którego tak naprawdę yy, nie powinien się bać. Bo to, że Miedwiediew gra... W Nowym Jorku dobrze, że grał przed Nowym Jorkiem dobrze, to nie oznacza, że, że ma słować głowę w piasek yy, Dimitrow i się przestraszyć i nie myśleć o finale, w ogóle nie myśleć o wygrającego turnieju. Wbrew yy, pozorom, gdyby ktoś zaproponował mu taki właśnie zestaw półfinałowy, to by prawdopodobnie polecił mu jakiegoś dobrego psychologa, yy, żeby się udał do, na jakąś wizytę, konsultację, bo, bo sam pewnie w to nie wierzył. Ale teraz jego wiara jest tak duża. Biega fenomenalnie, jest sprawny, jest wysoki, to jest, to jest turniej życia, bym powiedział, Dymitrowa, a przecież jeszcze dwa tygodnie temu nikt w to nie wierzył. Często też mówimy, że te turnieje wielkościowe są bardziej wymagające dłuższy dystans, więcej setów no, siedmiostopniowa droga do tytułu i nie wydaje ci się, że rozmawiając o półfinale właśnie w tym kontekście w kontekście fizyczności, wytrzymałości Tutaj szanse Dimitrowa rosną. Ja bym tak ocenił, że tenisowo może te szanse nie są 50 na 50, ale dorzucając pewne aspekty, biorąc pod uwagę to, że to nie jest druga runda, tylko półfinał, no to tutaj uwypukla się malutka być może przewaga, taki akcencik właśnie w kierunku Bułgara. Też, też tak myślisz? Zgadzam się z Tobą, bo zacznę z innej beczki. Popatrzmy, jak wygląda ten turniej. Djokovic się wycofał, Federer, no nie szedł z kortu, ale tak de, dograł, fact, de dograł. facto dograł i, i, i też można powiedzieć się wycofał. Wszyscy ci, którzy grali od początku tego sezonu dużo, mają tu problem. To jest najtrudniejsza lewa wielkiego szlema. Tu jest zmęczenie całym sezonem, tu jest zmęczenie kortami betonowymi, bo cykl przed US Open to też są korty betonowe, to zmęczenie narasta z całego sezonu. A Dimitrow nie jest graczem wypalonym do dzisiaj. To jest gracz, który jest naładowany energią. On, yy, ja odnosiłem takie wrażenie, że po tym piątym secie, właściwie inaczej, jak w piątym secie szedł na, na przerwę medyczną, yy, to... Federer, to Bułgar co zrobił? Poprosił sędziego o pozwolenie, zaczął biegać wokół kortu. Nie chciał się zasiedzieć, chciał cały czas być pod parą i cały czas był aktywny. I po skończeniu meczu też miałem takie wrażenie, że gdyby trzeba było, to by zagrał jeszcze dwa, trzy sety. Tyle miał energii i tak nosiło go, że, że po prostu no, sprawiał fenomenalne wrażenie. I właśnie na bazie tego. W przeciwieństwie do Miedwiewa, który wydaje się być lekko wyczerpany. Plastry, mięśnie, interwencje fizjoterapeutów i troszeczkę może być wypalony, też znużony tym tenisem. I to będzie zdarzenie takiego gracza młodego, który nie ma doświadczenia w wielkich szlamach jeszcze, ale już bardzo zmęczonego z tym, który. Wiecznie był tym, który miał zastąpić Federer'a Nadala Djokovic'a. Być może to jest ten moment, może czekał do 28. roku życia, żeby odpalić. Może taki sezon fatalny był mu potrzebny, żeby znaleźć dodatkową motywację. Dużo zagadek, ale bardzo ciekawych zagadek, dlatego jestem pełen, pełen takich pozytywnych yy, myśli przed tym półfinałem. Będę to oglądał z pewnością. No, mam nadzieję, że, że Wy też te emocje jakoś tam... Trzymacie w ryzach i że nie jesteście znużeni naszą obecnością całym tym turniejem, bo tego tenisa przewija się i w nocy, i, i, i w te nasze polskie dnie bardzo, bardzo dużo, więc napiszcie nam, kogo wy widzicie w finale, a życie i Kort zweryfikują te nasze wszystkie rozmowy.